Witam serdecznie, kochani, kolejna arena. Oczywiście po raz kolejny wspaniały Hearthstone RNG nie dał mi możliwości wybrania tego oto bohatera, który, moi drodzy, się nazywa Rycerz Śmierci. To właśnie ten bohater jest najlepszy na arenie, ale spokojnie, spokojnie. Będę zajadał loda. Bierzemy maga. Łotro mag. I moi drodzy, podpowiada mi tutaj dodatkowo wspaniały program, bo używam cheatów. I sprawdzamy, jakie mamy. Barbara, na koniec twojej tury odpada. Władca marionetek. Gdy dobierzesz stonika, otrzymujesz jego kopię. 1-1 o koszcie 1. Fajne. Za każdym razem, gdy zagrasz zaklęcie, zamienia się w jego kopię. Ale jak to działa? Co to jest? Basen? Nie, to jest nakładam jako... Gdzie ja to robię? Co to jest? Nie no, biorę to chyba. Dobra. Co teraz, moi drodzy? Zbieg z więzienia. Zadaj wszystkim wrogom 2 obrażeń, jeśli udało ci się rzucić 5 lub więcej zaklęć w tej grze. O, to jest świetne do czyszczenia. Teraz byśmy wzięli chyba ukryte obiekty, odkryj sekret, ustaw go na 1. Przyzwij nieumarłą wiśniaczkę, 2-2. O, biorę. Cios w plecy, najmocniejszy z tego wszystkiego. Jednak czar. O, basen będzie na pewno wysoko, bierzemy basen. Oj, Blizzard chyba, co? Chociaż dodaj losową miksturę. Patrzcie, mikstura. Może w te mikstury trzeba iść, a nie w Blizzarda. Mikstura. Zadaj 3 obrażeń, otrzymujesz chaotyczną mackę. Dobra. Jak masz na ręce, użyjesz zaklęcia, to ta karta się zmienia. Okej, dzięki za info. Dobierz 3 karty, kompetencja zniszczy losowego wrogiego stonika. Bardzo mocne. Nie może atakować. Ty obrażeń, otrzymujesz mackę. Odkryj zaklęcie innej klasy. To jest bardzo dobre. Dobierz mecha. Nie mamy. Zadaj 1 obrażeń stonikowi. No, to jest dobre do clearowania. Odkryj mecha innej klasy, czy zamruć stonika przez jego kopię. Bardzo dobre. Oj, chyba tu mikstura. Chociaż, patrzcie. Dodaj do twojej ręki kopię 4-4 innego stronika z agonią z twojej talii. Kosztuje 4 mniej. Czekaj. Dodaj do twojej ręki kopię 4-4 innego stronika z agonią z twojej talii i kosztuje 4 mniej. Ale to jest też dobre. Albo to, albo to. To się dobrze kombi, ale to też się dobrze kombi. No. OP nie bierz, powaga. O czym on gada? Co, ja? Ja mam cheaty, no. Na cheatach gram. Zadaj jeden wrażeń, kombinacja, dowiesz kartę. Okej. Wyłów kartę, jeśli jest to mech, dowiesz go. Mecha nie będzie raczej. No to jest meszek, to z tym czy innym. Dodaj do twojej ręki zaklęcie twojej klasy o koszcie, okej. Coś mocnego potrzebujemy. Zryw, kombinacja, przyzwij kopię tego stronika. O, gorzały, oczy, dobierz nagę, dobierzemy. No a tak mi podpowiada, no nie znam wszystkich kart, muszę po powrocie mojej drodze się nauczyć. Płyn z prądem, tajemny żmij, dodaj tajemny pocisk, o, oczywiście. Dobierz inne zaklęcie. Odrodzenie. Skardes jest szefem od 6 miesięcy. Murmia będzie dobra na start. Wachlarz? Chyba wachlarz jest tutaj walił. Dziękuję, Skardes. Pozdrawiam. Dobierz sekret. O, krzyk, inna klasa. Mamy szybki deck, moi drodzy. Szybki deck. Why not? Polimorfia w meduzę. Jeszcze kilka kart. Agonia. Oj, to jest bardzo dobra karta. Gdy twój bohater zaatakuje, dobierz pirata. Ja mam 2 piratów tylko. Ale
Zobaczymy, czy tak po prostu, ale moja postać nie będzie. Zadaję sobie 8-krotne obrażenia? OP! Następna zagrana przez ciebie karta spoza kasy Łotwa kosztuje 2 mniej. Uuu, to bardzo dobrze będzie działać. Ale zajebiście szybki deck. Ja pierdzielę. No chyba miecz będzie. Nie? Dodaj losową kartę innej klasy. Nie, no to będzie... Dobra, to one generują inne, okej. Wyłów kartę, jeśli to pirat. Dobra. Dawać, generujemy karty inne, generuje, te karty generują inne karty. Dobra, nie ma problemu. Okej, okay, let's go. Zobaczmy, ile wyjdzie. Ej, ja nie mam kart zadających obrażenia. Ja nie mam kart czyszczących stół. Ja nie mam dużych stronników, ja nie wiem co ja tu mam zrobić. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Kino. Błąd. Gorący kubek. Basen. Gotowe. Mhm. Siostro, basen. Dawaj, gościu. Dziękuję, jest bliski. To nie ty wybierasz różnicę w tasku. Bardzo dobre. Hero Power? Zobaczymy, moi drodzy, co to będzie. Czy coś zagra? Ja muszę basen zagrać. Nie no, basen trzeba zagrać. Tu nie ma dwóch słów. Basen musi już być na stole, żeby coś generował. Graj. Będzie ok. Będę, czuję, że wygeneruje. Czuję, że wygeneruje zwycięstwo, moi drodzy. Jem loda. Przepraszam. Będę ciąkał. Mhm. Ściągasz na siebie mój gniew. Dokładnie. Oho, coś dużego zagra. Mhm. Wybierz wrogiego stunika, otrzymujesz jego kopię 1-1. Oho. No dobra. Graj. O czym on gada? O czym on gada? Dobrał karcioszki. Dziękuję. Dobra. Teraz tak. Zadaj 3 obrażeń. Otrzymujesz 3 iskroboty. 3 obrażeń, cios w plecy.
No, to by mogło być dobre. Aha, że kombinację mogłem zagrać. Dobra, misplay. Misplay był. Mam mecha jakiegoś? Mam. Dobra, graj. Dobra, mini misplay był. Mini misplay. Dostałbym mackę. Na rękę. Kurwa, zobaczcie to. Ośmiokrotne obrażenia, moi drodzy. I on ma buffa jeszcze, a on mi go skopiuje. Zobaczymy, jak to zadziała. Oho. Oho. Nie! On chyba nie zrozumiał. On myślał, że ośmiokrotnie jak mu uderzy w niego, to on za... Błąd taktyczny. On chyba nie zrozumiał. On myślał, że jak on pierdolnie w tego stonika, to 8 razy go uderzy coś. Nie? Pop w szoku. Pepega kontra Pipuga. Pipidża. On go skopiuje. On jest w szoku, on nie wie, co się stało. On szuka teraz na, w programie. On w Deck Trackerze szuka podpowiedzi. Oho! Graj. Mhm. Mikstura jest bufowana. Dałeś się, myślałeś, że to będzie kasyno. A to tylko Hearthstone. Oho! Nie, nie gram w ustawki, kiedyś grałem. Dziękuję. Wygrywa. Nie! On już nie wytrzymał psychicznie. Ej! Chłop się poddał. Chłop psycha siadła. Tempo Warrior Mag. Nie, nie gramy ustawki. Szaman z rogalem. Ale muszę przyznać, że bardzo dobre karty miałem. Nie? Nikt nie umknie przed moim gniewem. O! Idealnie. Dziękuję. Graj pan.
Mhm. Beavray. To nie ty wybierasz raczej, głuptasku. Grejpan. Robimy go. What? Dobra, to gramy basen na spokojnie. Nie, nie robię tego. Nie, nie, nie. Witaj, moje sieci. Mhm. Wow. Dobra, gościu będzie w szoku, moi drodzy. Kombinacja. Tak sobie myślę. Moment, to. Trzy. A mówili, że nikogo nie zostawią. Oho. Graj pan. Albo nie. Jeszcze YOLO. No, może być. Graj, teraz jest dobrze. Proszę pana. Oho, jaki czar zrobił. Prowokacja, krzyk bojowy, jeśli twojej talii nie ma neutralna, okej. Krzyk bojowy, agonia, przyzwij dwa hukoboty, jeden, jeden. Uwaga, hukoboty mogą huknąć. O, to jest mini Dr. Boom taki, nie? Graj. Nie no, hukobota wziąłem. Ej, fajny taki szybki, szybkie tempo. Dużo się dzieje. Dymy, dymy, dymy. Dymy się dzieją. Oho. Ile biją hukoboty? Od 1 do 4. Nice, nie wiadomo ile. Najsik. Mhm. Nie, 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 kolego, ja tak tego nie zostawiam.
Mieszek! Cześć, czeka swój spokój. No, dawaj, dawaj, gościu. Zobaczymy, co wymyślisz, chłopie. Cały stół musisz wyczyścić. Mhm. Oho! 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 Pięć. Pięć. 5, 6, 8. 5, 6, 8. Mhm. Tak sobie myślę. 5, 6, 8. Tak to robię. Nie, jak uderzę, to on zginie. No ale nie, on zginie. Wy nie wiecie, jak działa ten stronik, czy co? No ja! Kurwa, wyście są fajne pały. Przeczytajcie, co on ma napisane. Oho! Następnie otrzymaj 6 obrażeń. Tak sobie myślę. Strong stół. Pośmiertne pragnienie. Kierunek wyprzedasz. Wow. Cieszę się, że jesteście. PEDROOGAMING 98 jest szefem od 22 miesięcy. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam. Zobaczymy, co wymyśli. Mhm. Ja mam bardzo dużo na dobieranie kart. Aha, ładno stół zrobił. Zobaczymy, co my jesteśmy w stanie ugrać tu.
wrócić do tanga? Dobra. Zobaczymy. No, wtasuję ich. Wtasuję, dobrze mówisz. Dobierzemy 3 karty w następnej turze. Brakuje nam, no. Dziadek już bardzo wolno nawet z karty gra, tak. Oho. O Jezu, masakra. Dobra, trzeba przyspieszyć, bo nie mamy szans. Nie, 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 widzowie, ja muszę przyspieszyć. Możemy zobaczyć, Marvin. Chyba, że sapa damy. Sapa na to? Właśnie nie wiem. Nie. Dobra. Jesteś ledwie pionkiem dla władcy Marion. Ufa, serio, nie dobrałem stronnika. Aha. No to świetnie. Ile to zrobiłem? Bo ona się świeciła, cholera. O Jezu, dostał bibliociarnię. Dobierz kartę. Będzie dobierał? Ja pierdziele, nie, no to jest kino. To jest kino, chłop nie miał kart i właśnie wszystkie kurde dobierze. To jest kino, no. To jest kino. Co to za kamikaze? To ma być ostrze? Ja mam 3. Serio? Serio? Nie no, ale bym musiał mieć większy stół, żeby to rzucić. Dobra. No. Jakbym teraz amulet dobrał, to by był hit. Chyba, że zrobić to.
kartu, a czas ucieka. No. Dobra. Ale głupno. Dawaj. Teraz będziesz srał na stół wszystko. Gówno, gówno masz. Gówniane karty, gówniane, gówniane, gówniane. Gówniane, 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 tak. Oho. Oho. Oho, bije mnie, bije. Oj, on wie co robi, on wie co robi. Chyba gniazdo. O nie, mikstury, o nie, mikstury, kurde. Nie mogę patrzeć na to. Nie mogę na to patrzeć, ale RNG tu się dzieje. Ja pierdziele. Co tu jest grane? Oho. Oho. Oho, ile kart. Ile kart. Pielęgnowanie kordowców. O nie. O nie, to jest GG. O nie, to jest GG. Dobra, muszę zrobić coś takiego. To. To. No to raczej. No to jest jedyna opcja, to. To tak. Wyjątkowe odkrycie. Gotowe. Koniec gry. Nie, jeszcze dobra, gówno, 4-4. Nie wytrzymam, idę to wyrzucić do śmieci. Powiem tak, deck fajny, ale nie rób więcej. Deck fajny, ale nie rób więcej. Aha. Oho. Aha. Aha. Dobra. Bawmy się. O! O! Miałbym jedną kartę wtasowaną. Dobrze walczysz. O! O!
GG. Nie, no i tak już nie ma co. Po co to było? Nie miałem szans już. Nie miałem szans. Dla beki to było. Czy Hearthstone nie zrobi się trochę pay to winem kiedyś? Stary, gówno win to jest. Gówno win, a nie pay to win. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Dobra. Błąd. Gorący kubek. Basen. Basen nas uratuje. Mówię wam, basen to ugra. Siostro basen. Witaj. Cisza przed burzą. Uwaga, Siema, Bąko, widzę, że masz negatywny materiał na temat Gothica, jak tam komentarze? A co? Wielkie sranie było u ciebie ze względu na to? Dopiero co opublikowałem ten film o Gothicu, jeszcze nie zdążyło. A, to nie, to dopiero chyba tutaj Eder opublikował to, no. To jeszcze nie ma. Ale łombo combo zrobiłem. Leć. Nie ma tam, że mi się nie podoba? Nie no, negatywny w sensie, że nie walę konia, nie? Że o, ale nostalgia! Wiesz. Zastanawiam się, czy my chcemy to robić. Załatwię go na cacę. FBI open up! Witam serdecznie, dziękuję panie Rysław. Gram w przepiękną grę tłumaczoną przez pana Rysława, moi drodzy. Tu te wszystkie nazwy polskie to są nazwy, moi drodzy, które zostały wymyślone niedaleko Wrocławia. W brzegu, dokładnie tam. O. Dokładnie tam to się działo. Mhm. Żywiołaki. Płynąc pod prąd, wyszelec, wyszelec.
Rozdziel losowości się był między wszystkich wrogów. Essa, gościu. Gdy przyzywasz mecha, rozdziel losowo obejmuje wszystkich wrogów. O, gdy przywołasz mecha. A może mięsołamacz? Poszatkuj losowego stonika z twojej talii, aby otrzymać 4 trupy. Nie. Atrapa testowa. To będzie dobre. Z czymś innym to skombimy. Z tym jakimś innym mechem. Masz moją ulubioną postać na ręku, którą... Łomotrzyka? Łomotrzyk to ty? Tyś wymyślił nazwę Łomotrzyk, że Łotrzyk i Łomot? Łomotrzyk. A, witam, witam, cześć Rysław, gram, powróciłem. Ale złą postać zrobił. Czekajcie, bo zrobimy coś takiego. Okej. Okay. Rzutam łomotrzyka! O, ładne. Zostawiłem mu spell power, ale... Zobaczymy. I nazwę i mój głos ma? Czekaj. Serio? To ja mam nadzieję, że on przeżyje. To zaraz zaatakujemy. Przysłuchamy się. Będzie kino. Opcje. Muzykę ściszymy. Żeby posłuchać? Czekaj. Sera to mój synio! Oj, mocnych przyzwał. Dobra. Uwaga! Mogę prosić do tanga? Co ty gadasz? Mogę prosić do tanga? Mogę prosić do tanga? No, panie Rysiu, do tanga byś prosił, okej. Okay. Nie no, Rysława musimy zostawić na stole. Rys... Zobaczymy jak zaatakujesz. Dobra. No, Rysława musimy bronić, moi drodzy. Rysława musi być tu. Aha. Zobaczymy, musimy to wybronić u niego. Oj, burza. No nie, Rysiu! Papa! Rysiu dostał. No niestety. Ja nie uśpienia. O kurde, to bierzemy go. O! Ale mocarz! Stanie uśpienia przez dwie tury, gdy jest stanie uśpienia na koniec twojej tury, zadaje 3 obrażeń wszystkim wrogom. Ale essa. Tu jak? Zawalczysz o lepszą przyszłość? No ja nic nie muszę teraz tu się starać go ściągać, nie? Nie no, to gościu się podda, jak ja mu to wystawię na stół, te dwie karty teraz.
trzecim miejscu. Jeździe jak postronki. Kopię przyzwę? Cicho, spokojnie, kopię tym. Kopię tego. Zamrożę 4-8 sobie, co? Gra z botem? Nie, to jest arena. A to za gówno. S. A on jeszcze śpi. Dobra, on jeszcze śpi. Tego, ten zagra 8-krotne obrażenia stronnikom. Walimy w ryj, zamrażamy. Dobra. No, ale ci powiem szczerze, że jest bardzo ciężko. Ja wróciłem do aren i teraz ja nie grałem kilka lat aren. I nadrabiam wiedzę o kartach, bo jestem wiele lat, wiesz, kart, dodatków, wszystkiego do tyłu. I ogólnie teraz musisz poznać wszystkie karty, jakie są, no bo to wiesz, no nie ma sensu, nie? A, taunty są. Dobra. No i... dobierz swoje talismoki, nie? Wprowadź single stan uśpienia na dwie tury. Dobierz dwie karty, zadaj twoje materiały, wtasuj dwie kopie tej karty za twoje... okej. No niestety, moi drodzy, ale... Metamorfoza. Zmień twoją moc specjalną, zadaj 5 obrażeń, po dwóch użyciach zmienię z powrotem. O kurde, to jest S. To jest super. Wszystkim wrogom 2 obrażeń. Nie no, dobra. To weźmiemy sobie. To co robimy z tym gościem? Tak? Graj. Lethal był ogólnie? A jak miałem lethal? A, że mogłem... Czekaj, nie, miałem lethal... Aha, żeby zostawić 12 na koniec. No może miałem, no okej. Ale patrzcie jak fajnie. Patrzcie jak fajnie. Chciałem się pobawić z wami tutaj jeszcze dłużej. Wiecie? No, patrzcie jak fajnie. Patrzcie jak fajnie. Tam się... A, patrz jak fajnie, jakiego Joksarona zrobił na koniec. To nie jest tak zły deck. To jest deck na bardzo szybką generację kart. Ej, to nie wiedziałem. Rysław, wymień mi karty, którym podłożyłeś głos. Ty, tylko tej karcie, czy kilku innym jeszcze? Majew kontra V07 TR. Co to za grabieżca? Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam, dzięki za rajdzika. A my się widzimy we wrześniu. W brzegu. Ogr mięśniak, ok. No bo nazw już nie pamiętasz, to rozumiem. Dobra, zagrywamy to, a w drugiej możemy zagrać agenta z coinem. Poszukiwacz pustki. Okej, to wiem jaka to jest karta. Objawy będą okrutne. Nie jesteś w stanie pojąć potęgi królowej.
załatwię go na zabójca. Graj. O, idzie w dobieranie kart. To będzie śmieszne. Dawaj, dawaj. W brzegu do zameczku? Też, też. W brzegu będzie retrosfera brzeg, tak se wpisz. To się, my z Jasiem tam jedziemy, będziemy tam dwa dni całe. Będziemy tam spać. To jest od 13 do 15. Piątek, sobota, niedziela. Wrzesień. 13, 14, 15 września to się dzieje. Dobiera cztery karty, mieszanka mikstur, ole mikstura! On też ma generację kart. Oj mama. Dziękuję. Ale on ma karty, o kurwa. Ale on ma karty, what the fuck. Bierę to! I to też! Zadaj dwa punkty obrażeń stronnikowi. Powtórz na lewo lub prawo, za każdym razem zwiększając o... Myśl. Wezmę to z ciekawości. To nie ty wybierasz różdżkę. Tam będzie counterspell, mi się wydaje. Musimy użyć... No, raczej counterspell albo ice barriera, ale nie wiem, czy go uderzyłem już raz. Nie umiemy sprawdzić. Serio? Dziękuję. Counterspell, counterspell. Nie, dobra. To różdżka nie jest counterspell. To różdżka wybiera ciebie. Dobra. Tam jest lodowa bariera. Ice barrier tam jest. Oj, dużo kart dobiera. Oj, dużo ma generowanych kart. Dużo.
temu stronnikowi turę na przygotowanie. Czemu tak zagrałem, się zastanawiacie? Też nie wiem. Błąd. Gorący kubek. Nie pytajcie. Nie wiem, czemu tak zagrałem. Ja pierdzielę, ile on ma tych warzycieli z miksturami. To jest niesamowite. On już chyba czwartego wyrzucił, co robi miksturę. Serio? Serio? Zobaczymy. Ciężko będzie z nim wygrać. Lepszy edytor miał. Uuu, Fireballa miał, oczywiście, że tak, a ja nie mam. I jeszcze ja, nie, on ma deck na 12 winów. On ma, słuchajcie, on ma takie dobieranie kart, on ma taką ilość generacji kart. Ja nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Chłop normalnie ma karty generujące karty i to w 100%. Każda jedna generuje, każda. Dawaj. Jedziemy, jedziemy. Dawaj, no. Okej. Okay. Dawaj. Co tam wygenerujesz jeszcze, gościu? Jakie generowanie tam jeszcze u ciebie? Z mikstury jeszcze ma. On jeszcze ma mikstury. O, znowu ma, super. O! Na rymie bije. Na rymie bije. Oho! No, zobaczymy, kolego. Dawaj. Tylko nie bomba, tylko nie bomba! O, serio. O, serio. Co jeszcze, co jeszcze? Tylko nie bomba. Co to znaczy kolos plus jeden?
mówili, że nikogo nie zostawią. Że przywołuje? Dobra, zobaczmy, co chłop zrobi. Kurde, bo tam bomba jest w mojej talii, ja nie mogę dobierać kart! Co? On niszczy skrytobójstwo? Oj, to on chyba nie zobaczy... Oj. Oj, to on zobaczy kolosa zaraz. Zara, kolos wjeżdża na rejon. Jeszcze wygenerował. On ma 3 binga! On ma 3 binga. Bijemy go na ryj? Nie, nie bijemy go na ryj. Dobra. Niepotrzebnie go zagrałem. No zobaczymy, czy niepotrzebnie. Oho. I obrażenia on będzie miał jakieś. Ile on ma tych kart? Oho. Oho. Ile on ma odpowiedzi na wszystko, ja pierdzielę, on ma idealny deck. Jesteś lepiej piątkiem dla władcy Oho, to bym wziął. Albo nie. Jedynkę na leczenie. Zagramy. Otrzymaj obrażenia od twoich kart. A, to ja nie mam. To jest, oni tacy, kadzież życia. Będę musiał podleczyć. On generuje kolejne, Pizdranie. Pizdranie on ma. Patrz jakie pizdranie ma. Ale on gra karty, Masakra. Ale on gra karty. I jeszcze bombę teraz dostanę. Nie, no nie. Tam jest gdzieś kurwa pieprzona bomba. Tak sobie myślę. Ofertę ograniczone czasem. Kurwa, nie mam... Zamrozić go muszę. Kurwa, zamruź i zamruź, tego nie, tego zabiję, tego zamrozimy. Zobaczymy co się stanie, nie no masakra, on ma taki deck, to jest niewiarygodne co on robi. Kurwa, jakie on ma karty, generujące karty. No, powiedzcie fireballa masz. Nie, to jest... Nie umiem tego opisać. I jeszcze 3 piranie. Żenada totalna. Nie mam słów. Dawaj już tą bombę i... Do
zapomnijmy o temacie. Twoja stara tam opracowała potencjał. Dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy coś takiego, bo to jest wiesz GG, nie? To jest GG. Dobra. Dawaj bombę. Bomba była ostatnią kartą! Bomba była na samym dnie! Ona jest tam na dole. Ale ona jest zawsze na dnie? Nie. Ona jest po prostu... Ona jest w losowym miejscu. Ja pierdzielę. Ona jest na samym dnie. A on zostawi, czy nie? No. Lecimy. Majew kontra król lis. Dobra. Po śmierci wszyscy już mi się nie chce. Będą mi służyć. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Będzie wesoło. Aha, zajebiście, już basen jest grany. Nieźle, nieźle. Basen już wszedł. A mówili, że nikogo nie zostawią. Ja to pierwsza znalazłem. Gotowe. Kino. Baseniara. Mam nadzieję, że Herston zawita na dłużej, bo super się ogląda. No, niezłe baseniarskie rzeczy robi gość. Ma bardzo dużo kart, które coś tam robią. Więc... ogólnie to szkoda by było wyrzucić coś dobrego teraz. A czy weźmiemy miksturę sobie zrobimy, nie? Każde życie ma swój koniec. Widz? Nie no, on miał nick ruski jakiś. Czuwak, coś tam. Paid actor to był. Czuwak. Dobra, Rogal z kapłanem. Tego nie było jeszcze tutaj. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Mhm. Zagrajmy coś takiego. Oh.
to jest mocne. Losowe zaklęcie napitku, moi drodzy, on otrzymuje. Napitek to może być ten obszarowy gówno, nie? Mogę prosić do tanga? Dobra. Graj. Witaj w mojej sieci. Zamrocznego władcę! Graj, na pusty stół, lecimy. Sorry, nie odzywam się czasami jak myślę tak bardzo, ale to mogę na głos, muszę się nauczyć gadać na głos, o czym myślę teraz, okej? Okay? Będziemy gadać, tak? On teraz jakieś zaklęcie, tak, innej klasy. Dobra, to co teraz my zrobimy? Wyłów kartę, kombinacja. Dobra, on tam łowi. Od razu ją dobiera. Zamruź. Nie chcemy go mrozić. Chcemy najwyżej zagrać 4-3. To jest 3-5. Moment. Nie chcemy odkrywać mecha. 2-3. Dobra. To zadajmy mu. Zagrajmy to. Oferta ograniczona czasem. Odkryj mecha innej klasy i otrzymuje iskrobota. Ty, bierzemy to iskroboty do mecha? Nie. Albo losowych 5 kart, co? Żeby wygenerować. To by było dobre. To by było dobre na wygenerowanie. Okej. No. Dawaj, lecimy, kurwa. Oho. Kapłan z przeszłości. Będzie kapłan generowany. Tam mam jeszcze 2 mechy chyba. Trzeba jak najszybciej użyć odkrywanie mecha. No, bo my nie będziemy mieli potężnego wariata. Ja pierdzielę! Moment. Dobra. Mm.
Zobaczymy, co chłop teraz wymyśli. Czy będzie mi go coś silensował, wracał na rękę. Aha, no to super. Ukradł mi go po prostu, co za gość. Aha, no, no oczywiście, że on ma znowu odkrycie legendarnego stronnika. Nie no, nie ma problemu, widzowie. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Dobra. To jest z tym do skąbienia. Otrzymują podwójne obrażenia, czyli to zaatakuje ich za dwa. Zadaj jeden obrażeń, w sensie jeszcze komuś. Okej. Co za essa, masakra, wyrzuciłem kartę, żeby dobrać, ale dobra, okej. Okay. Chłop co zrobił. Co stępień? Oho, no pięknie, no pięknie, no pięknie, dobra, fajnie. Teraz jest gitara, siema. Teraz trzeba, kuwa... Tak, no właśnie, co trzeba zrobić? Aha! Aha! Co on zrobił? Na koniec zmuś... Dobra, musimy kopię przyzwać. Khadgar. Tak sobie myślę. Nie mogę tego użyć. Muszę to zagrać tak. Nie mogłem, nice! Podleczony. Tylko szkoda, że w tego 1-4 nie uderzyłem. Oho! Oho! Ale generacja będzie teraz. Ale będzie generował. Siema Piotrek! Ale generacja. Ale generacja. Twoja stara generuje. Twoja stara generuje. Trzy obrażeń. Nie mam jak. Cztery. Nie mam jak mu ściągnąć tego gówna. Kurwa, no nic, Jezu, serio. Naprawdę musi się ta gra tak skończyć. On będzie miał nieskończoną ilość kart w tamtej następnej turze. No za każdym razem rzucę zaklęcie, dodaj losowe zaklęcie kapłana do twojej ręki. Tak sobie. Kurwa, no pierdolca dostaniesz, no. Normalnie pierdolca dostajesz i essa. No patrz,
będzie srał teraz z tymi czarami. Sam bym tak robił, gdybym miał tą jednostkę na stole. Czy to się poruszyło? I lecisz, pokaż. Aha. Super. Aha. Aha, super. Dawaj dalej. Aha, super. No nie, no widzowie, no nie mamy, no. Błąd, gorący kubek. Nie, no GG, no. Kurwa, co by to było? To chyba nic dobrego. Będę narzekał, bo chłop ma takie kurwa value niekończących się kart. Nie jestem w stanie mu ściągnąć tego 3-5 ze stołu. Jep. Nie no, on czarami mnie rozpyka, nie? I to też. Aha. Nie ma to jak śmierć. Aha. Aha. On już ma wszystkie czary, z którymi może wygrać. On już nie potrzebuje czarów. Za dużo kart. Dobra, tu już nie wydarzy się nic. To jest kino. To jest kino, tak. This is cinema. This is cinema. On, ja mam jedną kartę, on ma 10. O. Super. O, super. Wiadomo. Macie 12-12, moi drodzy. Deathwing. Znisz wszystkich pozostałych stoników, tak? Będzie spał dwie tury, się odrodzi 12. Świetna akcja. Wszystko spłonie. Twoja stara nawet tam spłonie. O, super. Dziękuję. Co tam? Hop deck. Lecimy, moi drodzy. Lecimy. Comeback. Comeback. Jakbyś dziadka słuchał, to byś wiedział, że trzeba się wsłuchać w serce kart. Serce kart musi być, panie Piotr Maciejczak. Ale żart totalny. To jest żart. Nie no, this is kurwa fucking amazing żart.
ten czar! Jezus Maria, ja ją odrzuciłem! Jak on na odwrót działa? Kurwa, pierwszy raz ten czar używam. No nie no! I to też! Kurwa mać! Co za gówno? Nie no, a i tak bym to przepierdolił, bo mu się 12-12 na stole rodzi. Kurde, jak ten czar działa? Pokaż. Dobierz 3 karty, wybierz i odrzuć jedną z nich. Czyli mam wybrać... Ja myślę, że ja mam wybrać tą, która zostaje. No właśnie. Ale czy miałbym szansę? No nie miałbym szansy. Jednego bym zamienił, drugiego bym nie miał. Niestety. Nie skill issue, to by nic nie dało. Ale to na szczęście to nie był... Na szczęście to nie był błąd, który na przykład przedupił mi ważną grę albo jakiś super deck. Bo to był niestety i tak... Na skazany na porażkę. Skazany na wpierdol. Tak nazwę to, moi drodzy. Odcinek się będzie nazywał Skazany na wpierdol. Jeszcze zobaczymy, co tam dostałem. Mruga mi monitor. Od kilku dni, co jakiś czas. Witam, nie wiem, co jest, czego to jest powód. Dawno cię tu nie było. Na wieczorne UMCS-y. Ej, panie Piotrek, powiedz mi, jak to jest z tobą? Czy ty jesteś w stanie grać tylko w POE? Jak już nikt nie chce tego oglądać, bo już minął hype na to, nie? Co to jest? Wygraj Wotrym 500 partii w trybie rankingowym lub na arenie. Dostałem karty! I dostałem portret! Pokaż! O. Nawet się nie zorientuję. Skoro szopy się... Artasa wezmę. Sprawiedliwości. Masz mój łuk. Czekaj, bo nie widzę. 1800, nie. 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 Poczuj ogień. Król piratów. Okej. Okay. Medivh czy Jaina? Moja magia zwycięży. Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy, co tam jest. Czekaj, ja coś miałem się zapytać u pana Piotrka. Coś miałem zapytać i zapomniałem. Gdzie jak to jest, że grasz tylko w tego POE? Już ludzie zapomnieli, że wyszedł jakiś tam patch i sezon. A czemu ty nie grasz? Czy to jest misja, pasja twoja? Powiedz mi. Czy to jest misja, pasja? Że to robisz, że to już na przykład nie idziesz za tym nurtem Gen Z, to co teraz jest popularne. Fame MMA, Versof, dymy, gówno gry, roleplay. Powiedz mi, Piotrek, czy ty jesteś oddany tylko jednej ważnej sprawie, jaką jest Path of Exile?
To by było. Ty, Piotrek, a ja mam do ciebie pytanie. Czy ty, Piotrek, grałeś kiedyś w Hearthstone'a? A jak jesteś zaznajomiony z tą grą, czy w ogóle? Czy tylko kiedyś kliknąłeś dwa razy? Co? Oj stary, mam z 10k gier rozegranych. A to ty jesteś ogarnięty. Dobra, pozdrawiam Okola, robimy następną rękę.